Tam z Gdańska. Jesteśmy na żywo. Leciła z Gdańska, nie wiem, czy słyszeliście. Trochę ma się jeszcze zadyszkę, bo wbiegała na górę. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Muszę wytrzeć chyba kamerkę. O, tak. Aż była po oczach. bardziej ostra. Aż po oczach. Witamy Was bardzo serdecznie. To jest nasz przed... Nie, co ja mówię przed. To jest ostatni świąteczny, przed świętami live. Przedświąteczny. Przedświąteczny, nie ostatni, a w ogóle przedświąteczny i ostatni w tym roku. Spotkamy się dopiero w nowym 2024 roku. Będzie brakowało Was, to nie ukrywamy, bo ja lubię te spotkania. Już po południu byłem lekko klapnięty i gdy dochodziła godzina 19, to się tak obudziłem. Kasia w ogóle obudzona jest. Tak. Ja jestem bardzo obudzona, dlatego że leciałam samolotem. Leciałaś samolotem? Samochodem. Też, ale teraz. Samochodem leciałaś. Kochani, polecamy Wam do wysłuchania nasz ostatni odcinek. Ostatni, który się ukazał, to nie znaczy, że ostatni w ogóle, bo ktoś mi zwrócił uwagę, żebym nie mówił ostatni, bo to tak źle brzmi, że to jest ostatni. Odcinek, który ukazał się w ubiegłym tygodniu, jednoroczne pnącza do Donic i na rabaty. Na zdjęciu wykorzystałem, jak widzisz, Katarzyno, obelisk z twojego ogrodu z rabaty angielskiej. Polecam wam bardzo serdecznie jednoroczne pnącza do Donic na rabaty, bo te jednoroczne są ciekawymi pnączami, szybko można je mieć, nie trzeba czekać na nie długo, tak jak na powojniki, zanim one się rozkrzewią, przycinać, żeby rosła. Tutaj w pierwszym roku, od razu po wysianiu w tym samym roku, można mieć fantastyczne. Mówimy o groszku pachnącym, o kobei pnącej, o rodochitonie, wilcu, czyli ipomei, o fasoli ozdobnej. I to są pnącza, które można stosować zarówno na rabaty ozdobne, ale też do donic, no oprócz fasoli może ozdobnej, do donic na balkony i na tarasy. Więc ci, którzy proszą nas czasami, żebyśmy pamiętali o tych, którzy mają, że, o tych, którzy mają balkony, to w tym odcinkiem także powinni być usatysfakcjonowani. To jest taka pierwsza rzecz. Pani Kasia ma coś do dodania? Nie. Nie? No, chciałem, żeby pani coś dodała, jakieś trzy zdania, bo ja bym chciał, chcę coś zaprezentować innego. Teraz muszę gadać, żeby ten... Ja mogę zaraz coś powiedzieć, ale to... Nie, już teraz za późno. Teraz już za późno. Wiem, że jest tydzień przedświąteczny. Wiem, że idą święta, ale warto zacząć poszukiwać fajnych, dobrych nasionek. Ja tutaj specjalnie pokazuję, bo miałem pytania, bo przez długi czas obie te cukinie, ta jasno-zielona i ta ciemno-zielona tondo okrągłe z serii włoskich nasion były niedostępne. Są już dostępne i jest dużo fajnych, ciekawych nasion w Kasi sklepie, więc serdecznie Was zapraszamy do tego sklepu. To co, Katarzyno? Teraz pani coś doda, a ja się przyłączę na ten, na pytania. No, ja dodam od siebie tylko, że też będziemy za wami tęsknili podczas tej przerwy, ale nie myślcie sobie, że będziemy próżnować, ponieważ mamy dużo planów i pomysłów na nowy rok i po nowym roku, także troszeczkę chociaż szczypta odpoczynku i dużo, dużo pracy. A wam życzymy odpoczynku samego. Tak jest. Dużo pracy. Tak powoli trzeba odsłaniać chyba czasami jakieś kartki naszych niespodzianek. Ja dzisiaj dostałem taką wersję próbną e-booka poświęconego planowaniu warzywnika. Więc będziemy mogli w styczniu wspólnie zaplanować, mam nadzieję, warzywnik, tą część użytkową naszego ogrodu. Dobrze, to przechodzimy do pytań. Tutaj jest od Agaty pytanie. Czy zakładanie rabaty bylinowej no-dig na dość pochyłym terenie
różni się czymś od zakładania rabaty na terenie płaskim? Czy z czym muszę się zmierzyć i jak zachować krawędzie ścieżek na takim terenie? Dość pochyły teren. No, jedyne co na dość pochyłym terenie, to, bo to, że non-dig, czyli nie ma kopania, to nie będzie problemu, prawda? Ponieważ no to nawet lepiej, że ziemia nie będzie spulchniana, więc nie będzie miała jakby więcej okazji, żeby zjeżdżać, spływać, że tak powiem, razem z deszczem na przykład, jakimś większym deszczem. Ale tutaj trzeba pomyśleć, co po posadzeniu, dlatego że my zawsze mówimy, że po posadzeniu warto nawet prerie, które zazwyczaj nie potrzebują tak naprawdę kompostu, ale szczególnie rabaty bylinowe, jakieś inne, takie bardziej wypełnione roślinnością, która jednak lubi lepszą glebę, no to trzeba wyściółkować. I to jest jedyna rzecz, którą tutaj nie wiem dokładnie, jak bardzo pochyła jest ta rabata, ale trzeba o tym pomyśleć. Ja wam powiem, że myśmy sadzili wiele rabat na pochyłym terenie i po prostu tutaj trzeba je sadzić trochę gęściej. No ogólnie zaleca się, jak zobaczycie w książce Pieta Adolfa rozstawy sadzenia, no to zobaczycie, że są dosyć gęste, więc on dużo, dużo sadzi na 1 metr do 11 sadzonek, tylko tutaj są sadzonki małe w doniczkach wielkości P9, P11 maksymalnie. Także mocne zagęszczenie i wydaje mi się, że będzie ok, no chyba, że skarpa nie jest naprawdę bardzo, bardzo stroma i bardzo delikatnie trzeba wtedy pomiędzy tymi roślinami wyściółkować, więc to raczej nie będzie staczki tak wprost pomiędzy rośliny, bo za tym będą małe odstępy, tylko to będzie bardziej z wiadrami, tak? Pomiędzy roślinnością będziemy wysypywać zawartość wiader i potem rękami rozprowadzać pomiędzy roślinami. Najlepiej by było rozłożyć podlewanie kroplujące na takie rabacie pod ściółką już, dlatego że dobrej jakości rurki do nawadniania kroplującego nie będą zniszczone przez to, że jest na nich warstwa kompostu. U nas tutaj jest warstwa kompostu od lat, idzie na takie rzeczy i nic się nie dzieje, szczególnie w warzywniku. Także to jest ważne, dlatego że na skarpie będzie bardziej sucho niż na terenie płaskim, a jeżeli chcesz, żeby byliny rosły dobrze, no nie wiem, jakie byliny zakładasz, ale nawet na rabacie preriowej takie rzeczy jak właśnie śmiałki darniowe czy sadźce plamnice też lubią troszkę bardziej wilgotną ziemię. Żeby lepiej rosły rośliny, te na pewno powinny mieć wodę, chociażby przez te pierwsze 2-3 sezony, a potem tylko ewentualnie podczas jakichś takich dłuższych okresów suszy. Także o tym trzeba pamiętać. Częściej sadzić, tak, czyli większe zagęszczenie, na pewno wyściółkować, zawsze warto włożyć pokrywające. Jak będzie ze ścieżka, z krawędziami ścieżek, no to nie żadnego problemu nie ma, jeżeli masz, to zależy jaką będziesz miała ścieżkę. Jeżeli będziesz miała ścieżkę trawiastą, no to po prostu musisz nie przewrócić się, jak będziesz chciała. Się w głowie nie zakręciło, że jest troszkę nierówny teren, ale wtedy to raczej nie powinno być żadnego problemu. Jedyny problem na przykład, gdybyś wysypywała jakieś większe kawałki kory na ścieżkę, na przykład gdybyś miała ścieżkę z kory, no to by ci spadała ta kora może, chociaż ja też mam tutaj dosyć taką stroną ścieżkę, po prostu dosypujemy kory co roku do tego i jakoś to jest. A tak to, tak jak mówię, po prostu gęsto musisz posadzić, ja się chciałam w ogóle pochwalić, słuchajcie. Nie wiem, gdzie to jest. Aha, tutaj pod komputerem, ale ja mam nową książkę Pieta Adolfa, wreszcie do mnie dotarła. Czekałam długo, ponieważ ona była długo się drukowała, ale mam taką fajną książkę Pieta Adolfa z projektami. Tak, porządna. Taka, są projekty w środku i wszystko. Chociaż tak naprawdę projekty nie były w innych książkach też, ale się cieszę, bo jeszcze tutaj nie mam. Agata, to ja tylko dodam, bo Kasia mówi o rozłożeniu linii kroplujących, tylko musisz dobrze to zrobić, bo jeśli to jest teren pochyły, to linie kroplujące trzeba układać poziomo, to znaczy w tym sensie nie w poprzek, znaczy nie wzdłuż stoku, a w poprzek stoku i najlepiej wybrać, wydaje mi się, tam jakieś kompensujące, takie samokompensacją te linie kroplujące, ale to najlepiej jak się, nie wiem, gdzie kogoś zapytasz, kto sprzedaje, kto oferuje takie linie kroplujące, to wówczas będziesz miała pełną informację dotyczącą tego. Kasiu, powiedz coś o krzewach kopułowych, które rosną w ogrodach angielskich. Chodzi mi o piękne, formowane kopuły. Czy to ostrokrzew? Jeśli tak, to jaka odmiana i ile trzeba czekać na takie cudo? Pyta Magdalena.
Magda, wiesz co, nie ma w sumie takiego pojęcia jak drzewa kopułowe, więc nie wiem do końca, jaki dokładnie ci chodzi. Są topiary. Topiary, czyli topiar, to był po łacinie ogrodnik w czasach rzymskich, tak? W czasach Imperium Rzymskiego to był ogrodnik, topiarus. I od tego czasu, w związku z tym, że ten topiarus, ten ogrodnik chodził i przycinał różne kształty roślin, na przykład z bukszpanu, albo właśnie z ostrokrzewów, albo z innych roślin takich zimozielonych i liściastych. No i w związku z tym, że te przycinane formy były przycinane przez topiarusa, to potem w czasach średniowiecznych i już później nowożytnych, takie formy roślinności były nazwane topiarami. Nawet takie duże, duże cisy, ogromne cisy, które rosną przy połyskasu, które mają ponad 300 lat, to nadal są przycinane, więc nadal będą nazywane topiarami. Jakieś tam formy, powiedzmy, które są posadzone, drzewa posadzone wzdłuż alei, na przykład tak jak u nas w Parku Oliwskim, to nazywają się szpalerami, tak? Są też, każde drzewo jest formowane osobno, tylko w jedną całość, wiele drzew, taki ogromny żywopłot. Są też różne formy barokowe, takie frykaśne trochę, fikuśne, nazywają się boskiety, ale sam o same kopułowe to nie ma takiej terminologii, ale wiem chyba ci, o co ci chodzi. No, drzewa po prostu z dużą przycinaną koroną, takie jak na przykład, nie wiem, no tak do głowy mi przychodzi Hardwick Hall, tam mają takie ogromne jakby grzyby aż, na które no po prostu jedną drabinę musieli ogrodnicy przywiązywać do drugiej drabiny, żeby wejść tam na górę, teraz to wszystko jest przycinane z takich wysięgników na tak zwane cherry pickers po angielsku, czyli takie kosze, wyciągnik z koszem, ale to są cisy zazwyczaj i rzadziej, thank you, i rzadziej to są ostrokrzewy, wydaje mi się, że ostrokrzewy może będą rosły nie bardziej jak kopuła, bo tak właśnie cisy potrafią rosnąć, tylko bardziej jak takie lody. Także cisy i wiele, wiele lat trzeba czekać. Mm-hmm. Bardzo wiele. Bardzo, bardzo wiele lat, ale strzeżone formy są śliczne. Wczoraj byłem u Katarzyny. O, szczekały mnie te jamniki. Szczekały. I się ten. Nie dawały nam spokojnie porozmawiać nawet, słuchajcie. Takie są te jamniki. Razem z Moli, która jest po prostu tam gospodynią w domu Katarzyny. Marta pisze, że ma sporą działkę, która jest ogrodzona siatką i w pewnej odległości od domu, dalej od domu chce zostawić teren bardziej naturalny. Super, bardzo fajnie. I pyta, jak się zabrać za sadzanie drzew, krzewów i pnącz na żywopłot, jak rozumiem ten nieformowany, ten żywopłot z tych drzew i krzewów, w warunkach łąkowych, czyli właściwie w perzu. Nie jestem w stanie odchwaścić i zaściółkować całego ogrodu. Kasia, przy takim nieformowanym to chyba nie ma sensu odchwaszczać, ściółkować całego ogrodu, jeśli on ma być taki bardziej naturalny. Ale cały ogród? No nie, no. Chodzi o te miejsce za domem, dalej oddalone od domu, który ma być taki naturalny żywopłot. Taki naturalny, wiesz, że mają być i drzewa, i krzewy. Taki... dziki ogród. No to znaczy tak. Pnącz na żywopłot w warunkach łąkowych. Trzeba sadzić je. Możesz wybrać dwa sposoby. Co, dopiero do mnie dotarło, co chodzi w tym pytaniu. Możesz sadzić je na dwa sposoby. Możesz albo kupić w szkółce, Marta, takie dosłownie jednoroczne lub dwuroczne gałązki, tak, takie witki tych wszystkich dzikich roślin, które byś chciała tam posadzić i po prostu zasadzić w taki sposób, jak to robią leśnicy, to się mówi w szparę chyba, wziąć szpadel, wbić szpadel, pociągnąć do siebie, zrobisz w tym momencie taki klin, tam wsadzisz roślinę, zakopiesz ją butem, ale wtedy musisz gęsto sadzić.
Wtedy musisz posadzić gęsto, tak jak leśnicy. I potem po prostu dużo z tych roślin prawdopodobnie wypadnie. Niestety tak się zdarza w naturze. No i po prostu, a jak nie wypadnie, to i tak byś musiała przerzedzić, tak? Żeby potem zostawić. Każde drzewo, drzewa powinny pomiędzy sobą mieć od 3,5 do 10 metrów, w zależności jakie to są drzewa, tak? Drzewa owocowe, jabłonki rajskie, jarzębiny, 4-5 metrów, większe drzewa, jakieś lipy, nie wiem, może jakieś dęby, do 10 metrów. Także albo zrób to w ten sposób leśny i w ogóle się nie przejmuj terenem, ale przed posadzeniem możesz go na przykład przyciąć pod kaszarką do krótkiego, no żeby po prostu, żeby tam nie był taki totalny bałagan, żebyś mogła jakoś tam gdzieś tam dojść, prawda? Także w ten sposób to zrób. Albo możesz zrobić to w ten sposób, że jeżeli kupisz większe okazy, to możesz posadzić ich mniej i pod każdą roślinę przygotujesz po prostu indywidualnie miejsce sadzenia, tak? Więc dołek po prostu taki przygotujesz. Tak jest, czyli po prostu zrobisz sobie taki placek, z którego zdejmiesz darń, troszeczkę, tak, tam na zależności, jak będzie to duża ta roślina, powiedzmy, to będzie placek o średnicy 50 cm, 60 cm, zdejmiesz darń, zrobisz normalnie, wykopisz dziurę, dodasz do tej dziury trochę kompostu, obornika przekompostowanego, wiórów rogowych, możesz na dno tej dziury wrzucić to, co wykopałaś z góry, wiesz, tą całą darń, żeby to się nie zmarnowało, wszystko się rozłoży w końcu, wsadzić roślinę, zakopać, podlać przed zakopaniem, tak, podlać do dołka i tutaj sadzisz z donicy, tak, tam było z odkrytym korzeniem w szparę, więc nie musiałaś podlewać, tak, tylko musisz to sadzić w tym terminie pomiędzy październikiem a kwietniem, kiedy rośliny są w spoczynku i w glebie dookoła jest jeszcze dużo wilgoci jeszcze przed nastaniem ciepłej, gorącej wiosny i lata, tak, także one jeszcze z tego skorzystają. A jak to też, to ciebie limituje, że tak powiem, do tego okresu czasu, kiedy są te rośliny w stanie spoczynku. Donice możesz również sadzić w innych miesiącach, poza tym, że nie sadzi się oczywiście, jak jest upał, tak, jakiś straszny gorąc. Także tutaj sadzisz indywidualnie, przygotowujesz każdą dziurę, wsadzasz do dziury, podlew na maksa, jedno wiadro na jedną roślinę, żeby było porządnie, zakopujesz. Jeżeli to są roślinki większe, z donicy, to one będą potrzebowały troszkę od ciebie pomocy, żeby się zakotwiczyć w glebie, więc na początek może będą potrzebowały chociażby drzewka, takie jak jabłonki rajskie, czy takie, które mają szczególnie jeden pień, czy jarzębiny, będą potrzebowało z ciebie, żeby się przywiązała do podpór, ale takie wielopienne rośliny, drzewka nawet jak świdośliwy, czy głogi jednoszyjkowe, czy dwuszyjkowe, czy śliwolistne może, czy może deren jadalny, takie wieloletnie formy nie będą, czy śliwa wiśniowa nie będą potrzebowały podpór. Także na dwa sposoby, w zależności czy chcesz sadzić więcej roślin, ale młodszych, czy chcesz sadzić mniej roślin z donic, a możesz pomieszać, możesz mieć okazy w donicach posadzone, a całą resztę towarzystwa możesz posadzić w szpary, jakieś takie wypełniacze właśnie, jakieś głogi, jakieś derenie i tak dalej. Temat rzeczy. Fajnie jest po prostu, Marto, jakbyś, nie wiem, pojechała do szkółki leśnej, bo szkółki leśne oferują fajne drzewa i krzewy z gołym korzeniem, kupiła, posadziła na bogato, na gęsto i po prostu część z nich albo wypadnie, bo tak się może zdarzyć, albo po prostu potem usuniesz. Ale na początku niech będzie gęsto, tak jak Katarzyna mówiła, a docelowo za kilkanaście lat to będziesz miała te drzewa co 10 metrów albo co 5 metrów, jeśli są mniejsze. A na razie na bogato. Magdalena, może jakiś podcast o poplonach. Nie tylko jako nawozach zielonych, ale także ozdobie na rabatach. Kiedy siać facelię, żeby ładnie zakwitła, jak najdłużej zdobiła rabatę. Wziąłem w jednym z pięknych angielskich grup takie rozwiązanie. Film ich pokazywał wprawdzie rabatę z tulipanami, ale w komentarzu powiedziano, że po tulipanach zakwitnie facelia. U Kasi to prawie non-stop kwitnie facelia w ogrodzie. Słuchajcie, no facelię to można wysiewać od wiosny aż do jesieni. Żeby zakwitła, no to trzeba wysiać, wydaje mi się, że jakoś tak do końca sierpnia, żeby ona jeszcze w tym roku zakwitła. A tak? Siać. Ale dobrze, możemy zrobić jako podcast w przyszłym roku, zanotujemy sobie, o poplonach, nie tylko jako nawozach zielonych, ale także ozdobie na rabatach. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli nie masz jeszcze faceli w formie nasionek w swojej glebie, bo jak masz już raz, to już będziesz miał do końca życia, ale jak nie masz,
to żeby zakwitła po tulipanach, no to wysiej, możesz, jak tylko gleba pozwoli, pod koniec marca, możesz już wysiać rzutowo po prostu pomiędzy tulipany na rabatę i po wysianiu troszeczkę delikatnie tylko tą taką górną część gleby, taką dosłownie 1 centymetr zagrać. Tak, przemieszaj, żeby po prostu te nasiona miały styczność z glebą. I one szybko bardzo kiełkują, będą szybko kwitły. Tylko pamiętajcie, że facelia się potem bardzo rozsiewa i zostaje w glebie, że to jest roślina, która już jak chcecie ją wprowadzić do ogrodu, to już trzeba się pogodzić z tym, że zostanie. To jest super. Chyba, że nie pozwolicie jej wydać nasion, że w momencie, kiedy zakwitnie, zetniecie roślinę, a przecież nie o to chodzi w tym, jak będzie ładnie kwitła. Co tutaj mamy? Martę mamy. Wyściółkowała rabatę, gdzie rosną bodziszki, ziemią pieczarkową, około 10 centymetrowa jest ta warstwa. Czy bodziszki się przebiją wiosną, czy jednak rozgarnąć tę ziemię? 10 centymetrów? Na linijkę patrzysz? Nie tak, jeżeli ta ziemia pieczarkowa jest lekka, to myślę, że się przebiją, bo bodziszki to są twarde sztuki, ale 10 centymetrów to jest dosyć dużo, no nie wiem. Tak przykryłaś na maksa te bodziszki tą ściółką. No jeżeli nie masz dużo tych bodziszków, to możesz troszeczkę ręką, ale ja w ten sposób przykryłam kiedyś moje ostróżki i one przebiły, także podejrzewam, że przebiją. To zależy jakie bodziszki, nie wiem, bo są różne, przeróżne. Basia słuchała naszych starych podcastów i w jednym było, że pani Kasia doradzała mi, aby w swoim ogrodzie zamienił miejscami jagodnik z warzywnikiem z uwagi na światło. Pamiętasz, Kasia? Pamiętasz to? Nie pamiętasz, bo to było tak dawno, że masz prawo nie pamiętać, ale tak było. I Basia pisze, że też tak chce. Czy może jutro przesadzić na nowe miejsca porzeczki i agresty? W prognozie mamy plus 9, czy to dobry pomysł, czy czekać na wiosnę? Pozdrawiam serdecznie, życzę wesołych świąt, Basia. Ja jestem, Basiu, za tak. Żebyś jutro wzięła szpadel bądź widły, wykopała te porzeczki i przesadziła w nowe miejsce. Tak, ja też jestem za. No to jest zgodność nas obojga. Małgosia pisze, czy cisy sadzone na żywopłot we wrześniu, a cisy, to nie jest pytanie, cisy sadzone na żywopłot we wrześniu zbrązowiały. Czy one przeżyją? Tego nie wiem. I nie wiem, jak bardzo zbrązowiały. Jeżeli zbrązowiały same końcówki, to były przycięte w złym czasie, może miały jakieś przyrosty, takie, które zmroziło, jakieś delikatne przyrosty. Ale jeżeli bardzo zbrązowiały, to, no to te brązowe igły już nie zrobią się zielone, one raczej odpadną i obumrą. Jedyne co, to jeżeli sama roślina przeżyje i się zaaklimatyzuje, to jest w stanie odbić nawet od pnia, jeżeli chodzi o cisy. Ale to i cisy wtedy właśnie tak warto ściąć. Słuchajcie, to jest tak. Właśnie wielka zaleta cisów, w przeciwieństwie do świerków, sosen, które są sadzone na jakieś żywopłoty, że ona potrafi odbić, tak jak Katarzyna powiedziała, od pnia, że sosna nie odbije od pnia, a tutaj spokojnie cisy odbijają się, pięknie zagęszczają, dlatego te topiary tak ładnie z nich tnie się. Tak jest, dokładnie. I dlatego też są tak bardzo długożywotne, dlatego, że można je tak fantastycznie odmładzać, przycinie się je wręcz do samego pnia i zaraz się zazielenią. Tylko, że jeżeli będziecie mieli ochotę takie zrobić cięcie na waszych cisach, to pamiętajcie, że cis tnie się raczej w drugiej połowie lata i nie można ciąć ze wszystkich stron. Odmładzamy wszystkie rośliny delikatnie, jeżeli chodzi o krzewy. Cięcie odmładzające polegają na tym, że wycinamy 1/3 całego krzewu, tak, ilości pędów. Jeżeli chodzi o cisy, to przycinamy, jeżeli mamy żywopłot, powiedzmy, no to przycinamy w jednym roku jedną stronę, a w drugim roku dopiero drugą stronę. O, Ania piecze z nami piernik staropolski. Wpadajcie spróbować. Ja bardzo, oj, bardzo chętnie. Z tym, że Aniu, z czym jest ten piernik?
Staropolski. Z dżemem? Jakimś śliwkowym może? Śliwkowo-czekoladowym. No właśnie, czy jest przekładany jakiś taki, nie? A, to by było już w ogóle z czarnej porzeczki i dżem, co? Też, a jeszcze najlepiej czarna porzeczka, dżem, a na to taka malutka warstwa jakiegoś czegoś kremowego, jakiegoś kremu czekoladowego, albo czekolady. Albo białego, coś takiego, żeby trochę rozbiałyliło to. A na to jeszcze czekolada. I na to jeszcze powidło. I zasmażka. Tak, to już kiedyś było. To już kiedyś było. Asia pyta, czy w twoim sklepie powidło, będą też nasiona... Powidło, Ania napisała, że powidła śliwkowe. Napisała? Powidło śliwkowe? No na końcu, powidła śliwkowe, perfekt. Wpadamy. Czy w sklepie twoim będą też nasiona kwiatów jednorocznych i dwuletnich? Pyta Asia. Asiu, nawet nie wiesz, jak bardzo byśmy chcieli i cały czas szukamy, ale to naprawdę nie jest łatwe, ponieważ bardzo dużo firm, z którymi mamy możliwość współpracować, ma mieszanki, jak zresztą na pewno wiesz, kolorowe, a tego nie chcemy, tego nie bierzemy. Dlatego szukamy, staramy się i w tym momencie są poszukiwania i nawiązywanie kontaktów nawet z angielskimi firmami nasiennymi. Także to jest taki jest plan, żeby były. Bo już mamy super nasiona warzyw, to dobrze by było mieć super nasiona kwiatów jednorocznych i dwuletnich i wiecie co, ja wiem, że wcale nie trzeba mieć dużo różnych odmian, ale żeby były chociaż te podstawowe, najbardziej ukochane i z zachowaniem jednego koloru, a nie mieszanki tak. Wielobarwne. Tak. Mhm. Zbigniew Marek, sarny zjadły mu truskawki, zostały tylko badyle, nie ma liści, co mogę teraz zrobić? No, teraz sarny jest, pogonić. Sarny pogonić z ogrodu. U mnie sarny też zjadły wszystko. Nie martw się, nic się nie stanie. Dokładnie, odrosną. Nic się truskawką odrosną i sarny, i truskawki. One i tak już teraz, jakby to tak jakby były pod śniegiem non stop te liście. Normalnie o tej porze roku powinien leżeć dalej śnieg, do liści nie powinno dochodzić światło, powinno być ciemno, one powinny po prostu zamierać, obumierać. Załatwiły to za śnieg twoje sarny i już, a wiosną odbił. Zadbaj wiosną o truskawki, wiesz, bo jak ci zjedzą wiosną liście razem z pąkami kwiatowymi, to dopiero będzie kłopot. Myślałem, że to jest jakieś pytanie, a to nie jest pytanie. Bardzo dziękujemy wam wszystkim za dobre słowo. Leszczyna. Patrz, wczoraj Katarzyna rozmawialiśmy o leszczynie, o cięciu leszczyny, pamiętasz? Dorota pyta, czy można jeszcze ciąć leszczynę? Jeśli tak, to proszę instrukcję, drzewa mają około 6 lat. Mhm. Można ciąć leszczynę i można ciąć też inne rzeczy. Jacek, tutaj mówiliśmy z Jackiem właśnie o tym, że bardzo dużo rzeczy przy takiej pogodzie można ciąć. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby nie było mrzawki, bo u nas dzisiaj teraz była mrzawka. No tak. Jak teraz słyszałam. Niestety, zawsze pamiętajcie, że dobry czas na cięcie jest nie tylko, kiedy nie ma mrozu, ale jeszcze w dodatku nie ma zbyt dużo wilgoci w powietrzu, żeby te choroby grzybowe nie szalały przypadkiem. I zawsze wiecie, jak jest sucho, to jest lepiej. Także można ciąć leszczyny jak najbardziej i wiele innych rzeczy, ale jak? Drzewo ma około 6 lat, jeżeli nie cięłaś... Więc już jest prawdopodobnie solidnie rozkrzewione, prawda? To jest nie tylko solidnie rozkrzewione, ale podejrzewam, że też jest duże zróżnicowanie pędów, jeżeli chodzi o starość tych pędów. Podejrzewam, że są bardzo stare i te bardzo stare to będą takie najbardziej rozgałęzione. Najstarsze pędy we wszystkich roślinach to są te, które mają najwięcej rozgałęzień, ponieważ one miały najwięcej sezonów, żeby się rozgałęzić. A najmłodsze pędy będą długie i takie pojedyncze. Tak? Także jeżeli chcesz po prostu odmłodzić tą leszczynę, to weź taką piłkę lisek i wytnij tylko te najstarsze pędy do samej ziemi, jak tylko się da. Wiadomo, że się nie da do ziemi, ponieważ jest zagęszczenie pni przy miejscu, przy nasadzie tego krzewu, ale jak najniżej się da i te pędy możesz użyć do robienia jakichś
konstrukcji w ogrodzie. Grube pędy możesz pociąć na krótsze, mogą być na przykład słupkami. Te pędy później takie młodsze możesz odciąć, jeżeli są długie i możesz nimi coś, że tak powiem, możesz je uwić, możesz z nich cokolwiek zrobić. To są bardzo fajne rzeczy w ogrodzie i to mogłoby starczyć. Już wycięcie tych najstarszych pędów około 1/3 całej rośliny. Ale w związku z tym, że leszczynę można ciąć bardzo mocno, to jeżeli miałabyś chrapkę na inne pędy, troszkę młodsze, które są po prostu długie i proste, które mogłyby być fajnym budulcem do ogrodu, może byś zrobił jakiś obelisk, jakiś wigwam, czy może kawałek jakiegoś tunelu, czy jakiś płotku, no to możesz się pokusić o wycięcie większej ilości, ponieważ leszczyny dobrze znoszą, nawet niektórzy wycinają leszczynę całkowicie w pień i też jest ok. Ale jeżeli chcesz tylko przeprowadzić cięcie takie odmładzające, to te najstarsze. I potem co roku możesz brać te najstarsze, bo ogólnie leszczynę uprawia się albo dla orzechów, tak, no zależy jaka odmiana, albo dla tego materiału drewna, tego drewna, tak, do używania w ogrodzie, do budowania konstrukcji. Mm-hmm. Znalazłem tę informację o tym, o powidłach śliwkowych i czekoladzie, wyświetliłem. Trochę skoczyłem, bo wczoraj rozmawialiśmy o leszczynie, ale wczoraj też ty pytałaś mnie o to, bo Marek wykorzystał okienko pogodowe, posadził to, czego zapomniał i super, gleba ściółkowana, pięknie, wrzesła, spokojnie sadzić można, tak, jeśli macie jakieś zaginione cebulki, sadźcie teraz, nie ma problemu, drzewa, krzewy z gołym korzeniem, ale tak jak ciebie, tak samo Marka zaciekawiło, dlaczego o tej porze roku na jabłonkach są jeszcze liście i to całkiem zielone. No nie wiem właśnie, też się cię pytałam Jacka, Jacek odchodził wczoraj ode mnie z domu, jeszcze krzyczałam przez drzwi, czy zauważył, wychodził. Że wychodził i odchodził, że są liście na drzewach jabłonek, a ty powiedziałeś, że to jest całkiem normalne. Całkiem normalne, w ogóle nie ten, po prostu nie przeszło tam, nie przemroziło za mocno, w związku z tym spokojnie. One nie są zielone, one są martwe, tam nie ma już tego. One nie są suche, w tym sensie nie są brązowe. Nie są brązowe, one w takim stadium po prostu zostały przymrożone, jak co? No jak liście sałaty bywają przymrożone. U mnie na przykład są bardzo ładnie przymrożone kwiatostany rudbeki. Nie nasionostany, a kwiatostany zwisają. Po prostu późno zakwitły rudbeki, bo w tym roku były dosadzane. I to jest normalne, to, że jeszcze są liście. One spadną już wkrótce, gdzieś w styczniu i będzie spokój. To teraz nie wiem, czy wracać, czy nie wracać, czy lecimy. Dobrze, to tutaj zaczniemy od końca. Alicja pisze, że dziękuję za dzielenie się wiedzą. Ostatnio przeczytała w poradniku 250 ekoporad. O, czyli... No, mam tu gdzieś leży. Mój gdzieś tu leży, tu. Tak jest, czyli wydawnictwo GAI. Magda Przybylak kontynuuje dziedzictwo swojego taty, że tulipany są niekorzystnym sąsiedztwem dla dali i astrów. Na rabacie, gdzie mam obecnie wsadzone tulipany, planuję wsadzić dali. Czy bezwzględnie wykopać tulipany? Nie wykopuj tych tulipanów, chyba że to są takie tulipany, które po prostu po przekwitnieniu i po zaschnięciu liści wykopujesz. Ale nie, to sąsiedztwo dali, astrów i tulipanów nie przesadzałbym. Jeśli kompostujesz, jeśli masz żywą glebę, to te, nawet jeśli jest niekorzystne sąsiedztwo, to ono dużo mniej gwałtownie oddziaływuje. Mhm. Ty tam sadzisz u siebie i tulipany, przecież Kasiu, na rabacie angielskiej i dalie i super to rośnie. Tak. Tak, tylko że ja u siebie po prostu u siebie wykopuję tulipany na rabatach, gdzie mam potem dalie i astry. No ale wykopujesz w tym sensie po przekwitnięciu i tak. po przekwitnięciu wykopujesz, mhm. prawda? Mhm. No. Tak, więc czyli one nie, jakby nie rosły w tym samym czasie, bo w sumie dalie są sadzone na miejsca po tulipanach, nie? Ja, Alicja, po prostu po przekwitnieniu, bo wiesz, chyba że masz
botaniczne tulipany, ale to szkoda wtedy nawet sadzić tam dalię, bo wykopujesz cebulki, niszczysz te cebulki sadząc co roku dalię. Tak jak Katarzyna, wykop te tulipany i wtedy mogą trafić tam spokojnie dalię. Ściółkowanie kompostem ponadto naprawdę bardzo mocno zmniejsza te wszystkie szkodliwe wpływy. Monika pisze, że jej róże pnące mimo śniegów i teraz odwilży mają dużo zielonych liści. Tak, no to jest. Kasiu, coś chciałaś powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że ogólnie róże to mają do siebie, że wiecie, one mogły, gdyby nie było zim takich śnieżnych, to ja zawsze powtarzam, że róże to mogłyby być u nas kwitnąć przez całe 12 miesięcy, ponieważ róże to są rośliny zimozielone tak naprawdę i one u siebie, gdzie większość to jest Rosa chinensis, pochodzą z Chin i one tam przez 12 miesięcy mają normalnie kwiatostany, także akurat róże to już całkiem normalne, że mają zielone liście teraz. Wiele z nich zawsze będzie miało i nawet by chciało kwitnąć, chciałoby mieć pąki, no, ale jednak ta pogoda nie pozwala. Ale te jabłonki mnie zdziwiły, jakoś to głupio wygląda. Oj, tam głupio od razu. Arleta pyta, dlaczego bez ma pąki? Arleto, a dlaczego czarna porzeczka moja ma tak nabrzmiałe pąki, jakby miały pęknąć? Po prostu niektóre krzewy, bo to i bez, bo mam myślisz pewnie o lilaku, jak i porzeczki, to mają to do siebie, że już w grudniu mają bardzo mocno nabrzmiałe pąki i po prostu czekają tylko początku, żeby wystrzelić z tych pączków listkami, a potem kwiatostanami. Więc to jest naturalne, to jest normalne, że one mają takie mocno nabrzmiałe te pąki. No szczególnie czarna porzeczka, bez lilak też. Gotowa pani? Dobrze, bo dużo, ja teraz tak sobie... Ja tak sobie myślę, że dużo roślin, przecież one lilaki ogólnie wcześniej kwitną w sezonie, więc to jest normalne, że one będą miały wcześniej pąki niż na przykład krzewy, które kwitną trochę później, nie? O, ciekawe pytanie od Marceliny. Wiosną kupiła klematisy, niestety nie było napisane jaka odmiana. Jak należy je przyciąć wiosną, skoro cięcie zależy od odmiany? No nie wiem. No. Mówiliśmy o tym. Ja one się... teraz pokazuję, ja mam tutaj, prawda, książkę pod ręką, bo jeszcze od czasu, kiedy nagrywaliśmy podcast, klematys i inne pnącza ogrodowe. Są trzy sposoby cięcia klematisów. Jedne bardzo nisko, czyli przy samej ziemi niemalże się przycina, jak przy ziemi na 5 cm, ale to są odmiany. No, takie rzadziej występujące botaniczne, więc prawdopodobnie nie masz ich. Więc pozostają dwa do sposoby cięcia. Tak mniej więcej na wysokość 40-50 cm tnie się te klematisy najczęściej możliwe do kupienia. Albo takie, które są najpopularniejsze, które często są sprzedawane, czyli te z grupy Vicitella. Dobrze mówię, Katarzyna? Chyba tak. Vicitella. Tak. I załóż, że to masz takie klematisy i przytnij na te 40-50 cm. Faktem jest, że w pierwszym roku, bo kupiłaś wiosną, one porosły, ja bym ci radził obojętnie jak ciąć, przyciąć nisko, tak na 15-20 cm w pierwszym roku te klematisy, żeby one się rozkrzewiły, żeby one się rozeszły na boki. Przytnij je nisko, one później troszeczkę zakwitną niż cięte wyżej, ale dzięki temu będziesz mieć gęści, będziesz mieć więcej tych pędów klematisów, one w sposób naturalny się będą chciały zagęszczać. I zobacz, potem jak zakwitną ci, zrób sobie zdjęcie i poszukaj w internecie kwiatków albo w książce, albo w katalogu jakichś pnączy. Poszukaj, co to jest za odmiana. Więc takie wyjście z sytuacji proponuję.
No tak, bo to trzeba samym rozpoznać, bo inaczej się nie da, prawda? Arleta pisze, że odcinek jest super, czyli o tych jednorocznych. Też robi jednoroczne pnącza, sadzi słoneczniki co 40 cm, a pomiędzy wbija kijki i sznurek i pomiędzy fasolkę, groszek pachnący, wszystko ładnie kończy i ludzie się zatrzymują, żeby podziwiać. Jest super i polecam. Super, na pewno wygląda przepięknie. Słoneczniki, fasolka, groszek pachnący, wszystko pasuje do takiego klimatu ogrodu takiego wiejskiego. Wyobrażam sobie jeszcze, jak Arleta to sadzi gdzieś przy jakimś płocie, to się nie dziwię, że ludzie się zatrzymują. Uwielbiam też słoneczniki. Mm-hmm. Jakie rośliny naturalne, ale wąski wiatrochron, ziemia gliniasta. Od zachodu mało miejsca i nie bardzo widzi alternatywę dla grabu strzyżonego. No akurat grab, musisz mieć coś strzyżonego, tak? No bo wtedy to będzie... Jeśli ma być wąski. No właśnie, coś najbardziej wąskiego to tylko grab. Albo cisy tak jest, można są te takie odmiany, nazwijmy to, chociaż one nie najlepiej wyglądają, kolumnowe takie. Ale można by było na przykład tak prowadzić ten żywopłot z grabu lub z lipy, tylko lipa nie będzie aż tak zagęszczona zimą, żeby też była jakimś wiatrochronem, czy z platana. To są takie podstawowe rośliny, z których się robi takie rzeczy. Można zrobić tak zwaną formę pliczt, czyli tak jakby zawijaną, u nas na to mówimy takie ekraniki, takie telewizorki, tylko że ja często sadzę w ogrodzie takie ekraniki, które są na jakiejś wysokości, tak? Dopiero jest pęd pusty, tak? Jest ta noga i na nodze jest taki ekranik. Na pewno wiecie, o czym mówię. Ale spokojnie można taką formę poprowadzić już od samej ziemi, tak? Zacząć po prostu przycinać wszystkie gałęzie, które rosną od pędu głównego albo w drugą stronę, tak jakby za pędem głównym do płotu czy do muru i zostawiać tylko to, coś idzie po bokach. Zrobić to wszystko możecie sobie zobaczyć w internecie, zrobić stelaż z patyczków bambusowych i później prowadzić na płasko taki żywopłot i naprawdę wiecie, to nie musi być szersze niż 30 cm nawet, jak się postaramy. Także wydaje mi się, że właśnie strzyżona forma jakiegoś krzewu czy drzewa będzie najbardziej płaska, a szczególnie jeżeli to będzie właśnie grab, ale jeszcze bardziej płaski będzie na przykład obsadzenie siatki po prostu bluszczem. Tak po prostu podejrzewam. Albo jednorocznym pnączem. No tak, ale wiatrochron to nie spełnia. Nie, nie, ja to mam nadzieję. Z uśmiechem mówię, ale bluszcz tak będzie dobrze wyglądał. Poza tym są inne pnącza. Też mamy obiecany odcinek w przyszłym roku o pnączach tych wieloletnich. Ale tutaj chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli Elżbiecie, bo ma te plus 9 i zastanawia się, czy wyściółkować, i tu uwaga, wyściółkować kompostem zagon, na którym rośnie gorczyca, ale na którym mają być warzywa korzeniowe. I tutaj chyba będziemy odradzać ściółkowanie kompostem przed tymi warzywami korzeniowymi o tej porze roku. Mam nadzieję, że tak Kasia powie. To znaczy w ogóle kompostem pod warzywami korzeniowymi. Zazwyczaj się, Elu, mówi, że warzywa korzeniowe idą w drugi rok po obornikowaniu, po kompostowaniu. Generalnie chodzi o to, że one nie będą za dobrze rosły w zbyt bogatej glebie. Dlatego postaraj się, aby właśnie zostawiać sobie tak jakby przerwę, jeżeli podążasz za płodozmianą, to zawsze sobie zostawiać taką przerwę na jednym zagonie, gdzie będziesz miała te rośliny korzeniowe. Nie musisz ich teraz kompostem tych rabat ściółkować i w ogóle nie musisz. Tak? Te, które są przeznaczone pod te korzeniowe warzywa, po prostu wyściółkuj po zbiorze korzeniowych warzyw, czyli późna lato, jesień, na przyszły rok będziesz tam mogła sadzić coś innego, już z innej grupy, tak? A ciekaw jestem, Elżbieto, jakbyś napisała, to potem przeczytam, bo nie wiem, czy mi się uda, albo napiszcie, w jakiej kondycji są wasze nawozy zielone, bo ja dzisiaj
Wybrałem się do ogrodu, oglądałem swoje nawozy zielone i u mnie łubin już padł i się już rozpuszcza, bo już jest, trafiło go solidnie mróz. Gorczyca padła i widać, że jest przemarznięta, ale udaje, że jeszcze się trzyma, chociaż już, że tak powiem, jest po niej. Ale facelia no, była przygnieciona tym śniegiem, ale nic nie wskazuje na to, żeby miała ochotę udawać, nawet nie udaje w ogóle żadnej tam uszkodzonej. Wygląda naprawdę świetnie. Więc ciekawe, dlatego, że facelia ma bardzo grube pędy, prawda? Ona ma pędy z dużą zawartością celulozy, ona faktycznie jest taka troszkę twarda, dokładnie jest twarda. Jacku, ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć, bo tutaj napisała jeszcze do nas Magda chyba. Dorota napisała, Dorota od Leszczyny napisała, że marzy o warsztatach wiklinowych w naszym ogrodzie. Słuchajcie, warsztaty wiklinowe w naszym ogrodzie się odbędą. Ja już nawet mam daty. One będą na początku kwietnia. Tylko jeszcze nie mam wyceny, ponieważ musimy zrobić dokładnie, obejść ogród i zobaczyć, jakie formy będziecie robić podczas warsztatów i potem na te ilości. Mówisz o Dorocie, tak? Tak, o Dorocie, ale też mówię dla wszystkich innych, kto by był zainteresowany. Musimy zobaczyć, ile tej wikliny nam będzie potrzeba i wtedy będziemy mogli ocenić, oszacować koszty tych warsztatów. Podejrzewam, że nie będą jakieś bardzo inne do zeszłorocznych. Także zapraszam Was serdecznie, zapiszcie sobie już w kalendarzach, że na początku kwietnia będą 2 albo 3 dni, będziecie mogli sobie wybrać datę, podczas których będziemy organizować, jak zawsze, z Sylwią, z naszą specjalistką, z Sylwią Kozłowską spod Warszawy, naszą specjalistką od robienia różnych wiklinowych cudów. Będą na pewno warsztaty, także będą. To nie jest w sferze marzeń, to jest całkiem realna rzecz. Aha. Elżbieta pisze, że moja gorczyca jest zielona, a śniegu było na 30 centymetrów, czyli... No pięknie zaizolowało. Czyli twoja się trzyma. Monika pisze, że facelia w szklarni padła, bo nie miała pokrywy śnieżnej. No może już, nie? Już po prostu... Nie, bo nie miała pokrywy śnieżnej. Nie była chroniona pierzynką ze śniegu i stąd być może jest to. Gąska pisze, że nawozy zielone padły i może skończyć ściółkowanie. W szklarni tunelu musiała przyciąć nawozy, żeby położyć obornik i kompost. Też jest super. Facelia stoi na baczność i jest zielony. Małgosia, że gorczyca też, przepraszam, że gorczyca też tutaj padła. Widzisz? Ekstra. Magdo, krótka odpowiedź. Jak postępować z ziemniarnikami kupionymi teraz kwitnące? Jeszcze z Norwegii. Myśmy chyba przed tygodniem, Kasiu, mówili w tym. Przechowaj je po prostu do wiosny w domu. Niech one teraz pięknie kwitną. Niech zdobią ci mieszkanie. Niech zdobią ci świąteczne stoły, niech zdobią ci okna, gdziekolwiek je postawisz, a wiosną po prostu, jak przyjdzie wiosna, jak puszczą mrozy w tej Norwegii, to będziesz mogła sobie posadzić. Zresztą u nas to samo, u nas jest to samo. Pamiętajcie, że te ciemierniki, które kupujemy w centrach ogrodniczych, no to one się nie nadają do posadzenia od razu do gruntu. Trzeba by je po prostu solidnie zahartować. A szkoda, jak kwitną, to trzymajcie w domu i już. Mhm. Tak, dlatego że pamiętajcie, że wszystkie ciemierniki, wszystkie kwiaty ciemierników, nawet tych ciemierników białych, czyli Heliborus nigra, jest ciemiernik biały po polsku, zresztą po angielsku chyba też, i ciemierników wschodnich, czyli tych orientalis, one jak przyjdą mrozy, albo zasypią je śniegi, to te kwiaty się zmarnują. One powinny kwitnąć, szczególnie te wschodnie, po zimie, na samym początku wiosny, ale po zimie. Także starajcie się, poza tym też jest to sprawa hartowania, to co Jacek wspomniał, tak? To co się kupuje teraz, to jeżeli kwitną ciemierniki, to one były na pewno podpędzone i one są w sztucznych warunkach. Tak samo jak na przykład dzisiaj w IKEA widziałam hiacynty, aż się zatrzymałam, już są hiacynty kwitnące. Przeczytaj komentarz od razu, to dodasz wypowiadając się. Dobrze. No to wiadomo, zaraz to do tego już szłam. Z hiacyntami to samo. Jeżeli kupicie teraz takie hiacynty, które kwitną,
wiadomo, że one nie mogą być posadzone do ogrodu, tak? I to samo z ćmiernikami. Także do domu, w miejsce jak najbardziej, no około 20 stopni to jest nawet dużo, bym powiedziała. Starajcie się, żeby te ćmierniki, w związku z tym, że są po prostu byliny, które całkowicie dobrze znoszą mrozy, żeby one były w takich warunkach jak najbardziej chłodniejszych, czyli i dużo światła, ale nie musi być słońce takie na maksa, tak? Bo to nie przy nieszczelnym takie... oknie jednym słowem postawić. Tak. Żeby im było raczej chłodniej niż cieplej, tak jest. Mm-hmm. Można mniej podlewać, ale one nie są niestety teraz w spoczynku, nie? One nie są w spoczynku, także one kwitną, więc one potrzebują normalnego podlewania. I widzisz, Monika pisze, że jej ćmierniki posadzone w ubiegłym roku pod leszczyną kwitną od miesiąca już mimo śniegu. No tak, dlatego że ćmierniki białe powinny kwitnąć już w grudniu. Mm-hmm. Nie wiem czemu już od miesiąca, to znaczy, mm-hmm. że jeszcze od listopada, ale to, że one kwitną w grudniu, to normalne. Śnieg przyjdzie, zniszczy te kwiatki, które akurat kwitną, ale jak zejdzie śnieg, czy jak troszeczkę się rozpuści i wystawią znowu swoje noski, to one będą miały nowe kwiaty, które się rozwiną. Mm-hmm. Ja tylko odpowiem Zosi, bo pisze, że jej żyto żyje i mimo kur, które intensywnie zjadają. Zosiu, żyto jest... zbożem ozimym, prawdopodobnie wysiałaś odmianę ozimą. Moje żyto też żyje. Żyta, w związku z czym to żyto spokojnie powinno przetrwać zimę, bo ono po prostu wysiane jesienią kiełkuje i czeka do wiosny, żeby potem wystrzelić w górę. Dobrze, ja muszę kontrolować czas, bo musimy życzenia złożyć jeszcze. Od Alicji jeszcze jedno pytanie. Powój polny w kompoście. Czy jest szansa uratować tę pryzmę, czy lepiej zlikwidować i zacząć od początku? Alicja, musiałabyś to przesiać wszystko, bo powój polny ma białe korzenie, takie dosyć grube. Dosyć kruche również, także musisz bardzo uważać, ale jeżeli chcesz użyć tego kompostu, to musisz go przesiewać i wyłapywać po prostu te korzenie tego powoju. Mm-hmm. Ja bym tak zrobiła. Mm-hmm. O, i tak wczoraj było, słuchajcie, całe moje spotkanie z Katarzyną wyglądało. Zaraz, zamknę drzwi, bo chyba też przyszedł. Mm-hmm. Do widzenia, panie Genie. Cztery psy, to wiecie, trudna sprawa. Tak, tak, tak. Chociaż tak, jeden tak. Nie szczeka, tylko wyje, bo jest wilkiem. Husky. Kasia ma teraz jeszcze huskiego w domu. Na szczęście nie jej, ale husky jest. Małgorzata. Mieszka. Z pytaniem. Liście opadłe z drzew na trawie zostały przykryte śniegiem. Obecnie ziemia mokra, nie za bardzo można po niej jeździć. Czy będzie można przejechać kosiarką nawet w styczniu, jak ziemia nieco obecnie? Tak, spokojnie, Małgorzata. To będziesz mogła przejechać i w grudniu, i w styczniu, i w lutym, jeśli będziesz chciała. Ja mówiłem, że ten, że u mnie też Jacek, mówiłem... Jacek, ty chyba... chciałeś to robić też, nie? Ja mówiłem, że przed tygodniem, że u mnie na śnieg spadły liście dębu. Nawet nie przykrył je śnieg, tylko spadły liście dębu na śnieg. I miałem zamiar jechać, ale dwa dni tak wiało, że nie zdążyłem. Bo u nas, w przeciwieństwie do twojego ogrodu, Katarzyno, ja jestem bliżej morza niż ty mimo wszystko, tak wiało, że w zasadzie wiatr mi wysprzątał ten trawnik. I te liście poszły na rabatę leśną, tam gdzie jest ich miejsce, na dębową rabatę, tak bym powiedział. I mam spokój. Ale spokojnie, tak, możesz teraz przejechać, możesz w styczniu przejechać kosiarką, jeśli nie chcesz grabić. Spokojnie, nie ma problemu. I maskę w małym ogrodzie. Ewa pisze, najpierw nas chwali, a potem pyta, jakie jest dla was drzewo nieowocowe, must have w małym ogrodzie. Na brzozie mam masę odorków. Odorków? Odrostów może. Ja pytam, jakie jest dla was drzewo nieowocowe, must have w małym ogrodzie, nieowocowe. Dla mnie małym drzewem must have to zawsze jest świdośliwa, szczerze mówiąc.
Bo u ciebie na rabatach jest ta świeżość liwa tam zawsze. Wszystkie, znaczy u mnie wszystkie drzewa, które używam w ogrodzie, tak naprawdę mają owoce. Może to nie są takie owoce normalne, jakieś tam jabłka czy coś takiego, takie do jedzenia, tak jakaś jabłoń czy grusza, ale one wszystkie mają kwiaty, a potem mają i owoce, dlatego że no, szkoda jest w małym ogrodzie poświęcić miejsce drzewu, które nie będzie miało tyle różnych momentów pięknych w swoim życiu, czyli na wiosnę kwiaty, na jesień owoce i jeszcze gdzieś tam jesienią przebarwianie się liści. Małe drzewo nieowocowe. Takich tu nie mam w ogóle, kurczę. Ale przepraszam, wszystkie są owocowe, które teraz powiedziałaś. No ja wiem, dlatego, bo ja mówię, że ja wszystkie mam owocowe. Świdośliwa jest owocowa. Ja bym chciał powiedzieć jabłonka rajska, też owocowa. Mógłbym powiedzieć jarzębina, też owocowa. Może ale jeśli uznamy, że nie chodzi o owoce, czyli jabłka, gruszki i śliwki, to Kasia powiedziała o świdośliwie. Super. Rajską jabłonkę, no powiedzmy, że to jest owocowa, bo można jeść, ale warto mieć. I jarzębina. Dla mnie jarzębina jest takim niewielkim drzewkiem, które warto mieć. Gdyby to był ogród zaciszny, tak naprawdę, no można by było na przykład posadzić jakąś magnolię. Dlatego, że pomimo tego, że miałam owoców, to bardzo ładnie się przebarwiają na jesień. Mam takie ładne, złote, żółto-złote liście. No, wiosnę wiadomo, kwitną, ale to tylko w ogrodzie, albo jakąś magnolia sinensis, czyli jak magnolia chińska, jakąś magnolię na przykład pachnącą, jakąś taką wyfikaną magnolię, albo na przykład oczar. Ja wiem, że oczar nie jest w sumie drzewkiem, tylko krzewem, ale oczar też jest piękny, tylko że oczar kwitnie bardzo wcześnie w sezonie, ale ma potem bardzo ładne liście. Bardzo ładne liście ma. Tak jak magnolia podobnie, takie złoto-żółte liście ma. No jakie drzewko, jakie drzewko. Byle nie sumak. Wszystko byle nie sumak. Z iglastych drzewek ja najbardziej lubię sosny, no ale to nie ma małej sosny naturalnej. Małe sosny to nie są takie naturalne, to są jakieś wyhodowane już odmiany i to już nie wygląda, to w ogóle jest zbytnio, nie, to musi, sosna musi być taka ażurowa, przewiewna, sosna to musi być taka normalna sosna, także nie zimozielone. Może cis, ale to musiał być też to cis taki właśnie parasolowaty, taki wielopienny, no takie cisy to po prostu już są starsze zazwyczaj. No naprawdę tyle mogę powiedzieć na ten temat. Mm-hmm. 19.58, wspomniałem o jarzębinie, to już ostatnie, w takim razie wrzucajmy pytanie. Ewa pisze, jak przyciąć jarzębinę nigdy nie ciętą około 10-letnią? Zaatakowała ją jakaś choroba, praktycznie całe lato jesień traciła liście i owoce, liście były zbrązowiałe, podejrzewam chorobę grzybową. Ale po co ciąć tę jarzębinę? Mhm. Ewa, wiesz, no takie cięcie to może sprawić, że ona będzie w jeszcze większym stanie. Jeżeli chcesz cokolwiek przyciąć na tej jarzębinie, to tylko przytnij martwe pędy. Jeżeli jesteś pewna, że jakieś pędy są martwe, to możesz je odciąć, ale poza tym nie przycinaj, bo jarzębiny się nie przycina. Ona ładnie wygląda w swojej naturalnej formie. Mhm. No to kochani. Czas świątecznych. Zdrowych świąt. Składamy życzenia. Kasiu, ty taką z was zawsze ładnie składasz życzenia, proszę. Ja tak składnie, ależ Jacku, ty też pięknie składasz życzenia. No dobrze, no to my prawdopodobnie będziemy jeszcze składać wam życzenia podcastowe, ale jeżeli chodzi o życzenia live'owe, to przede wszystkim ja myślę, że z wdzięcznością. To są życzenia z wdzięcznością. Dziękujemy wam, że jesteście zawsze z nami w te poniedziałki. Ja powiem wam szczerze, że ja zawsze jestem w szoku, że na przykład dzisiaj, poniedziałek przed świętami, na pewno każdy gdzieś tam jest strasznie zajęty, a jednak tyle osób do nas dołączyło. Także z wdzięcznością za waszą przyjaźń, życzenia zdrowych, rodzinnych, radosnych, zrelaksowanych świąt Bożego Narodzenia i żebyście mieli pod choinką dużo prezentów ogrodowych. Pamiętajcie, taczki, kalosze, sekatory, fartuchy, to jest to, co ogrodnik chce, albo jakieś nasiona. Konewki do rozsad, bo to już zaraz konewki, wiosną będzie, takie odrobnym sitku, koniecznie, tego nigdy ogrodnika. Nie jest za dużo. Tak, także tym będziemy pewnie się dzielić, tym, znaczy będzie nas to łączyło, podejrzewam, w ten dzień, kiedy w tą wigilię, kiedy będziemy otwierać prezenty, że podejrzewam, że każdy z nas dostanie jakiś prezent ogrodowy i tego wszystkim nam życzę i oczywiście życzę, właśnie przyszło to cudo. Dzień dobry.
O, haski. I oczywiście życzę Wam, słuchajcie, zdrowia i dużo energii. Zdrowia, żebyście mieli siłę i ochotę wychodzić do ogrodu. I pamiętajcie, że teraz są najkrótsze dni i będzie coraz lepiej, będą coraz dłuższe. Bo naprawdę o 2:30 się u nas dzisiaj zrobiło już ciemno, także tylko będzie lepiej. Ale to od, ktoś tutaj pisał, że od Wigilii już będzie, wiesz, coraz dłuższy dzień, więc już na horyzoncie jest radość, już na horyzoncie jest wiosna. O, tak można by było powiedzieć. Będzie, nie? Szybciej niż się obejrzymy. Dobrze, kochani, ja już nie nadążam z wyświetlaniem waszych komentarzy, to chciałbym wam życzyć też spokojnych rodzinnych świąt i prosić was, żebyście przyjęli nas do swojego stołu. Tak, tak myślami. Żebyście przy tym, siedząc przy stole, żebyście pomyśleli o Kasi i o Jacku i o naturalnie o ogrodach i o Iwonce i o jamniczkach i o haskim i o kundelku Moli. I o Tosie. I o Atosie, który znowu odwiedzi mnie w święta, bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać wizyty Atosika. I o moim Borysiku, Borysie kocie, który chodzi czasami też tutaj przeszkadza w nagrywaniu podcastów bądź live'ów. Bo wy przy naszych stołach na pewno będziecie. Bo z Kasią, jak ilekroć się spotykamy, to zawsze musimy poświęcić wam przynajmniej fragment rozmowy, powiedzieć, a czytałaś, a czytałeś, a ktoś tam fantastycznie, a ktoś coś napisał, a ktoś się odezwał, jacy fantastyczni mamy, jakich fantastycznych mamy słuchaczy. I po prostu chcemy być przy waszym stole, bo wy będziecie. Więc tyle. Do widzenia i do spotkania już w nowym roku. Tak jest. Pięknie powiedziane, Jacku. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego wam życzę. I tobie również, Jacku. Pa, pa. Tobie także. Wszystkiego dobrego.